17:55 na numer alarmowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zadzwoniła osoba, która poinformowała, że w budynku sądu przy ulicy Wojska Polskiego znajduje się ładunek wybuchowy. Oficer dyżurny natychmiast na miejsce wysłał nieetatową grupę zajmującą się wykrywaniem materiałów wybuchowych, jak również pojechali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zabezpieczali drogi dojazdowe do sądu. Na miejsce skierowano również straż pożarną, jak i pogotowie ratunkowe. Policjanci z nieetatowej grupy przeszukali wszystkie pomieszczenia sądu, gdyż nie podjęto decyzji o ewakuacji. W chwili zdarzenia w budynku tym znajdowało się 120 osób. Pomieszczenia zostały skrupulatnie przeszukane przez policjantów, a następnie z udziałem psa do wykrywania materiałów wybuchowych. Nie znaleziono żadnego ładunku wybuchowego. Działania te zakończono po kilku godzinach. Obecnie trwają czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, których celem jest ustalenie i zatrzymanie osoby, która spowodowała ten fałszywy alarm. Przypomnę, że za tego typu zdarzenie grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Ja to już trzeci przypadek w ciągu kilkunastu tygodni, może czy kilku tygodni. Czy już wiemy coś o wcześniejszych, czy sprawa jest w toku, jak to wygląda? Tak jak i w tym przypadku, policjanci przez cały czas prowadzą czynności, których celem jest ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za spowodowanie tych alarmów.